Wracamy do studia, proszę państwa. Mówiłem przed przerwą o tym, że opozycja próbuje być takim gorliwym uczniem Unii Europejskiej, gorliwym, że próbuje de facto doprowadzić do zwasalizowania Polski. Dlaczego? No głównie dlatego, żeby przede wszystkim zapewnić sobie stałą, już trwałą pozycję w polskiej scenie politycznej, żeby stworzyć takie przemiany już nieodwracalne, instytucjonalne w Polsce, żeby niemożliwy był powrót prawicy do władzy. Stąd też właściwie można powiedzieć, że ta polityka opozycji tutaj w Polsce jest polityką mocno jakby sprzęgniętą z atakami, powiedzmy sobie, czy też mocno sprzęgniętą z konfliktem między Unią Europejską a obecną, a Polską. Tutaj bardzo wyraźnie, o czym no chyba nie muszę nikogo z państwa przekonywać, opozycja stoi po stronie instytucji unijnych w sporze z Polską. To jest rzeczywiście rzecz niesłychana, zaskakująca, o tym parę słów za chwilę. Natomiast no jest pytanie, dlaczego to robią? No oczywiście to pierwsze pytanie, to jest pierwsza odpowiedź, no bo taka, która się pojawia, dlatego że nie wiem, są targowicą, zdrajcami i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział, że to nie wyjaśnia niczego. To są mocne słowa, ale one nie wyjaśniają tak naprawdę tego fenomenu. Ja zakładam, i o tym mówiłem jeszcze przed reklamami, że część tych ludzi naprawdę głęboko z jakichś powodów wierzy, że w ten sposób jest w stanie się przysłużyć Polsce. Dlaczego tak myślą? No dlatego tak myślą, że oni naprawdę by chcieli, żeby Polska się rozpuściła w europejskim sosie. Oni naprawdę uważają, że jeżeli Polska będzie zbyt samodzielna, to Unia się na nas obrazi i nas wyrzuci. I wtedy jak nas wyrzuci, no to my będziemy już na straconej pozycji, natychmiast capnie nas Rosja i już będzie po Polsce. To jest naprawdę, u niektórych tych ludzi jest takie też myślenie. Ja nie mówię może o politykach Platformy, ale o tych ludziach, którzy często zwykłych, którzy popierają opozycję w sporze z PiS-em. To jest takie trochę myślenie, że dopóki Polacy jako naród będą się odróżniać znacząco od społeczeństw zachodnich, czy to kulturowo, czy w konsekwencji polityczne, dopóty zawsze będzie nam groziło wyrzucenie poza obręb wspólnot europejskich. Dlatego powinniśmy robić wszystko, absolutnie wszystko, to jest takie ich myślenie, ażeby się jak najbardziej upodobnić do Unii Europejskiej, żeby zatrzeć wszelkie różnice pomiędzy nami a społeczeństwami zachodnimi. I to jest, i dlatego, z tego powodu irytuje ich obrona dobrego imienia Polski, irytuje ich przedstawianie własnej wersji wydarzeń, własnej perspektywy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rząd przedstawia własną perspektywę, broni twardo polskiej racji stanu, czy też polskiego interesu, czy też polskiego punktu widzenia, no to wówczas jest to traktowane przez tych ludzi jako podkreślanie różnic, a te różnice trzeba zatrzeć, jak zatrzeć? No w starciu z silniejszym sąsiadem można zatrzeć to tylko w taki sposób, że się jemu podporządkujesz. Dlatego mówiłem o tych ludziach, że to są pesymiści. Oni uważają, że Polska już nie jest w stanie nic sama osiągnąć. Trzeba się po prostu poddać i wywiesić białą flagę i się podporządkować. Oczywiście to wszystko musi mieć swoje konsekwencje i ma swoje konsekwencje. Jeżeli na przykład na Zachodzie uznają nas za antysemitów, no to trzeba pokornie skulić głowę i uznać, że tak, jesteśmy antysemitami. Krzyczeć na pół świata, tak jak robi to Jan Grabowski, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów, co jest oczywiście nieprawdą, bo tego nie udowodnił, tej liczby. Skoro nas gdzieś tam ktoś uważa za rasistów, no to trzeba przyjąć tylu imigrantów, ile nam wepchną. Skoro mówią nam gdzieś w świecie, że aborcja jest jedyną drogą do wyzwolenia kobiet, to trzeba ją zalegalizować. I oczywiście ten sam kapitulancki sposób myślenia obowiązuje w polityce czy w gospodarce. Jeżeli nam mówią, że niepotrzebne nam są własne linie lotnicze, to musimy je skasować. Jeżeli ktoś nam mówi na przykład, że produkujemy za dużo cukru, no to musimy zlikwidować cukrownię. No w końcu może dojść do sytuacji, że jeżeli ktoś w Brukseli uzna, że Polacy powinni mówić po chińsku, to mamy się pokornie skłonić i nauczyć się chińskiego. To jest troszkę takie myślenie, proszę państwa. To jest tak, że jesteś, że antypis nie wierzy. Po prostu oni nie wierzą, że Polska może być kiedykolwiek silna, a dla nich to jest humbug.
Oni po prostu boją się, że jak Polska będzie pokazywała pazurki, no to natychmiast nas Unia wyrzuci i wtedy będziemy raz na zawsze straceni. Więc w związku z tym trzeba cicho siedzieć i robić wszystko, co nam każą. Mówiąc krótko, celem takiej polityki, no to nie jest oczywiście Polska rozumiana jako samodzielne, silne państwo, ale jako taka jedna z prowincji Europy. Bo tylko w ten sposób, jak można wywnioskować oczywiście z argumentów antypisowców, można Polskę trwale zintegrować z Unią Europejską. Oczywiście to myślenie jest, tak jak już wcześniej mówiłem, całkowicie fundamentalne, sprzeczne z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście efekt jest taki, że mając taką perspektywę jak antypisowcy, nie dostrzega się bardzo wielu rzeczy. Na przykład nie dostrzega się tego, że przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 to nie była wielka łaska ze strony Unii, to nie był jakiś prezent ze strony Unii, to był po prostu dobrze skalkulowany interes. To jest interes obopólny oczywiście i Polski, i Unii Europejskiej. Ale to nie jest tak, że to tylko Polska ma interes, a Unia to nam charytatywnie nas przyjęła. No to jest kompletnie absurdalne myślenie. Ci ludzie, wychodząc z takiego absurdalnego założenia, na przykład nie dostrzegają tego, że wewnątrz Unii jest skomplikowana gra interesów, że tam są, że na tych interesach można grać. I to też próbuje mniej lub bardziej udolnie robić rząd, ale to trzeba robić. Oni uważają po prostu, że Polska powinna być takim gorliwym uczniem, który odrabia przykładnie zadaną mu lekcję i stoi na baczność i podporządkowuje się całkowicie. Taka postawa być może, ale tylko być może, była do pewnego stopnia uzasadniona na początku transformacji. Ale dzisiaj jest kompletnie nie. Ona jest niebezpiecznym anachronizmem. Takie myślenie jest po prostu niebezpieczne. Wyszedłem taką daleką dygresję od tego, oczywiście od zamrożenia środków, od tych szantaży, które się pojawiły, ale to tak naprawdę do tego się to sprowadza. Po prostu Rafał Trzaskowski, Janusz Lewandowski i cała ta grupa mówią nam jedno: podporządkujmy się Unii, jak się podporządkujemy Unii, no to będziemy, to nam krzywdy nie zrobią, nie będą nas bić, tak? Natomiast Prawo i Sprawiedliwość mówi inaczej. Mamy konflikt interesów, no to trochę się posiłujmy, zobaczymy, ktoś ustąpi, ktoś, a oni natychmiast kapitulacja, biała flaga, natychmiast robimy, co nam każą. Na tym polega ta różnica w myśleniu. I nie ma co się dziwić w związku z tym, proszę państwa, że oni pielgrzymują do Brukseli, pielgrzymują, próbują nastawiać Brukselę przeciwko Polsce, ponieważ, no mówię, poza tym takim myśleniem, że Polska musi się rozpuścić w europejskim sosie, jest cel polityczny. Polska rozpuszczona w europejskim sosie, Polska będąca taką umowną prowincją, no jest, to jest zawsze będzie, to wtedy oni mają w niej zagwarantowaną pozycję. Platforma ma zagwarantowaną pozycję, bo jasne jest, że ona nie będzie sprawiała żadnych kłopotów. Im bardziej, dlatego oni zachęcają, nalegają do tego, żeby Polska się całkowicie podporządkowała. W zamian za to chodzą na lojalnych, gorliwych uczniów, których cały Zachód wspiera. Proszę państwa, to doprowadza oczywiście do sytuacji patologicznej, do sytuacji szalonej, kiedy naprawdę tabuny działaczy opozycji, politycy Platformy jeżdżą i naciskają na urzędników unijnych, żeby ci prowadzili ostrą politykę przeciwko Polsce. Ostatnio Róża Thun zachęcała, tutaj szukam cytatu, o, unijne instytucje powinny reagować szybciej, mówiła Róża Thun, tak? O Januszu Lewandowskim oczywiście wspominałem. Te pielgrzymki, antyszambrowanie w tych brukselskich korytarzach stało się już nawet takie dokuczliwe dla tych polityków unijnych, tak? Ponieważ oni są cały czas naciskani na to, żeby działać przeciwko Polsce. I przez kogo są naciskani? Przez polską opozycję. To jest niesłychane. To jest tak niesłychane, że nawet zauważono to w mediach, które są, no, niekoniecznie przychylne w stosunku do obecnego rządu. Mam na myśli Rzeczpospolitą. To nie jest ten numer, to jest poprzedni numer. W nim się pojawił artykuł Jędrzeja Bieleckiego. I tutaj muszę to zacytować, proszę państwa, dlatego że to pokazuje, że nawet jest to widziane, już dostrzegane w gazetach, mówię, no, odległych trochę od Prawa i Sprawiedliwości. Otóż Jędrzej Bielecki pisze tak: podobnego spektaklu w Brukseli nie widziano. Od wielu tygodni na forum Unii trwa festiwal ataków przywódców polskiej opozycji na rząd Morawieckiego. Jeden wielki apel, aby Europejska Centrala w żadnym wypadku nie stosowała wobec Polski taryfy ulgowej w sporze o praworządność.
Przeciwnicy PiS nie ukrywają, że liczą na zamrożenie przez Brukselę funduszy dla Polski, skoro bardziej radykalna kara, pozbawienie naszego kraju prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej z powodu sprzeciwu Węgier nie jest realna. I to prawda, do tej pory żaden kraj Unii nie był objęty procedurą z artykułu 7 traktatu. Zdarzało się jednak, pisze Jędrzej Bielecki, że Bruksela zarzucała krajom członkowskim łamanie podstawowych wartości europejskich, na przykład na początku tego roku do władzy po raz pierwszy doszła skrajna prawica w Austrii, czy kiedy kilka lat później Viktor Orban zaczął program przebudowy państwa. I to jest bardzo ważne. A mimo to rządy tych krajów zawsze mogły liczyć, jeśli nie na solidarność opozycji, to przynajmniej na powstrzymanie się przed nią od otwartych oskarżeń na europejskim forum. Podobnie było, pisze Jędrzej Bielecki, gdy kraje członkowskie ścierały się z Brukselą w innych niż praworządność obszarach integracji. Aleksis Tsipras nie musiał się obawiać ataków swoich krajowych oponentów, gdy starał się uratować Grecję przed bankructwem i wynegocjować z Unią możliwe łagodne warunki pomocy. Podobnie brytyjska Partia Pracy nie uciekała się do radykalnej krytyki w Brukseli Davida Camerona, gdy ten chciał wydrzeć lepsze warunki członkostwa i rzutem na taśmę uniknąć porażki referendum o Brexicie. Francuska opozycja nie atakowała własnego rządu, gdy ten permanentnie łamał reguły budżetowe Unii Walutowej. Podobnie jak i dziś włoska Partia Demokratyczna nie zachęca Jean-Claude Junckera i Donalda Tuska do ukarania nowego populistycznego włoskiego rządu. Rozwiązanie tego konfliktu, pisze Jędrzej Bielecki, jest możliwe tylko na zasadach partnerskich, gdy wszyscy pójdą na ustępstwa i pozwolą drugiej stronie uratować twarz. Opozycja musi więc szukać innego niż kara Brukseli sposobu na wygranie wyborów. Mówię, to są słowa człowieka, który wcale nie sprzyja w żaden sposób prawicy, nie sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, ale nawet i on dostrzega, że to, co wyprawia opozycja antypisowska, jest złamaniem wszystkich dotychczasowych standardów. Wymienia, jeszcze raz przypomnę, wymienia Greków, wymienia Anglików, wymienia Francuzów, wymienia Włochów, wymienia Węgrów, wymienia Austriaków. Te kraje wszystkie miały różne swoje problemy z Unią Europejską, ale nigdy się nie zdarzyło, nigdy, żeby opozycja z tych krajów atakowała ich własne rządy. W sytuacji konfliktu z Unią opozycja milczała. Sytuacja z Polską jest w tym sensie precedensowa. To jest pierwszy moment, w którym chyba pierwszy raz, kiedy tak wyraźnie opozycja działa przeciwko własnemu państwu tylko dlatego, że w tym państwie rządzi rząd, który jej nie odpowiada. Nie próbuje w żaden sposób wygrać wyborów. Normalnie próbuje załatwić to poprzez unijne instytucje. Na co liczy? Liczy na to, że jeżeli się uda obalić ten rząd, to wówczas ona wróci do władzy i będzie ta władza trwała, tak? Będzie trwała choćby dlatego, że będzie to uzyskane przy pomocy Unii. Dlaczego również? Dlatego, że tak jak mówiłem, część z tych ludzi bardzo głęboko wierzy, że jedynie całkowita wasalizacja Polski jest ratunkiem dla naszego kraju, bo jego się w żaden inny sposób uratować nie można. I to, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje budować podmiotowość, jest z ich punktu widzenia rzeczą szkodliwą, bo po pierwsze uważają, że może to doprowadzić do konfliktu z Unią, a tego konfliktu się najbardziej boją. I po drugie, że samodzielna Polska jest Polską, która nie potrzebuje pośredników w rodzaju Platformy. Czyli to jest też również ich interes polityczny. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o te kwestie związane z Unią Europejską. Tak jak mówię, smutne to jest wszystko. No zobaczymy też, jak zostanie to później ocenione, ale tak jak mówię, no część ludzi naprawdę głęboko wierzy, że Polska jest już stracona właściwie i właściwie powinna zostać przyklejona na wieki wieków, amen, do Unii, i jedynym gwarantem tej integracji jest Platforma Obywatelska. Zobaczymy, czy uda się ten scenariusz zrealizować. Ja teraz zmieniam troszkę temat, chcę przejść do kwestii związanej z imigrantami, bo cały czas jestem jednak przy Unii Europejskiej, ale już nie w relacji bezpośrednio z Polską. Bardzo ciekawa rzecz się pojawiła ostatnio przy okazji meczu Polska-Senegal, tego nieszczęsnego meczu, który Polska przegrała 2-1. Pojawiły się w internecie zdjęcia młodej dziewczyny, która stoi, to jest w Lublinie zrobione zdjęcia przez reportera Dziennika Wschodniego. Te zdjęcia przedstawiają młodą dziewczynę, która stoi o właśnie, mamy to zdjęcie, ma namalowane ta dziewczyna na policzkach barwy Senegalu,
wokół niej stoją no, polscy kibice. To wszystko odbywa się w strefie kibica w trakcie meczu Polska-Senegal. Jak widzimy, Polacy mają smutne miny, no nic dziwnego, a nawet ona się cieszy, ponieważ Senegal wygrywa. To zdjęcie przeleciało przez cały internet jako dowód na to, że Polacy są tolerancyjnymi ludźmi. Nawet pojawiło się takie opinie, wyobraźcie sobie, że to jest młoda Polka, a dookoła stoją Arabowie. No to takie trochę, ale rzeczywiście no pokazuje to, że no bardzo widać dobrze na tym zdjęciu, że kolor skóry nie jest problemem dla większości Polaków, również dla kibiców. Potem okazało się, że ta dziewczyna nie jest wcale studentką z Senegalu, tylko jest studentką z Zimbabwe. Studiuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziennik Wschodni dotarł do tej dziewczyny, rozmawiał z nią. Tutaj też pozwolę sobie fragment zacytować, bo jest to dosyć interesujące. Dziennikarz pyta się, jak zachowywali się w stosunku do ciebie inni kibice. Ona odpowiada, byli bardzo tolerancyjni. Dużo osób z Afryki studiuje w Lublinie? Nie jestem sama, jest nas naprawdę sporo, z różnych krajów, zagranicznych studentów jest tu coraz więcej. Czy poleciłabyś innym to miasto do studiowania? Tak, bez wahania. Czy kiedykolwiek ty lub twoi znajomi spotkali się tu z rasizmem? Pada pytanie. Nigdy. Pod tym względem Lublin jest dla nas bardzo bezpieczny. To widać na tym zdjęciu. To zdjęcie jest warte znacznie więcej niż całe tony papieru poświęconych na to, żeby udowodnić, jakimi rasistami są Polacy. No właśnie tu widać, jakimi rasistami są Polacy. To oczywiście nie oznacza, że nie ma u nas przypadków rasizmu, że nie ma przypadków ataków, przemocy na tle rasistowskim, ale naprawdę to nie jest normą. To nie jest normą, wbrew temu, co próbują nam wmówić rozmaici zwolennicy bicia, samobiczowania się Polski. To nie jest tak. To zdjęcie jest bardziej prawdziwe. Ono pokazuje rzeczywistość, proszę państwa. O imigracji jeszcze będę chciał powiedzieć w dalszej części programu, już po reklamach, ponieważ problem imigracji zaczyna być bardzo poważnym problemem dla Unii Europejskiej. Okazuje się, że nagle te społeczeństwa, społeczeństwa zachodnie zaczynają mieć coraz bardziej dosyć tej polityki otwartych drzwi, którą zapoczątkowała Angela Merkel. Ona sama ma poważne kłopoty z tego powodu, ale również ta fala takiej już niechęci w stosunku do takiego bezustannego, niepohamowanego przypływu imigrantów zaczyna być poważnym politycznym problemem w Europie Zachodniej. Proszę państwa, o tym tuż po przerwie.